w Panu. Znowu przeżywam radość oglądania Waszych miłych twarzy. To powoduje, że jestem wdzięczny Bogu za możliwość widzenia Was i Wam, że zechcieliście mnie przyjąć tutaj w zborze. Wierzę, że Pan sprawi, że nasza społeczność będzie naszym wspólnym błogosławieństwem i wspólną radością. Czuję się nie całkiem osamotniony, bo część Katowic ze mną przyjechała. Siostra Esterka jest tutaj, a więc będziemy razem dzisiaj reprezentować Katowice. Przekazuję Wam miłą, serdeczną pamięć, sympatię i wyrazy miłości braterskiej, przede wszystkim od moich najbliższych, od zboru katowickiego, jak również od zgromadzeń, gdziekolwiek miałem możliwość usługiwać. Oni Was wszystkich serdecznie miłują, pozdrawiają. Przekazują Wam życzenia Pańskiego błogosławieństwa. Dziękuję. Drodzy, nasz pierwszy temat, do którego zapraszam, nosi tytuł Ziemia patrzy i drży. Skąd ten tytuł? Z psalmu. 97 psalm i 4 wiersz. Zacytuję go w brzmieniu Biblii Tysiąclecia. 97 psalm i 4 wiersz. Jego błyskawice świat rozświecają, a ziemia patrzy i drży. Teraźniejsza prawda numer 481 na 25 stronie znajdziemy tam taką myśl, będącą swego rodzaju komentarzem do tego tekstu. Ponieważ świat pogrąża się coraz bardziej, posuwanie się jego postępowania po równi pochyłej nie jest powstrzymywane, symboliczne błyskawice prawdy każdego rodzaju, politycznej, społecznej oraz naukowej, ukazują świat w zamęcie, zdającymi się słyszeć z każdej strony krzykami strachu oraz gniewu. I jeszcze jeden komentarz. Również z teraźniejszej prawdy, tym razem jest to numer 321 na stronie 23. Kolejne wyjaśnienie tego, co zawiera nasz tytułowy tekst. A przypominam, że jest to psalm 97 i 4 wiersz. Jego błyskawice świeckich i religijnych prawd oświecają świat i sprawiają, iż społeczeństwo ludzkie drętwieje w miarę, jak dostrzega zbliżający i zwiększający się ucisk. I tutaj autor tego komentarza poleca naszej pamięci tekst pochodzący z Ewangelii Łukasza, 21 rozdział, 26 wiersz, ja myślę, że wszyscy go doskonale znamy, gdzie jest powiedziane, że ludzie będą drętwieć na myśl o tym, co ma przyjść na świat. Ale ja kontynuuję dalej komentarz zaczerpnięty z tej naszej teraźniejszej prawdy, która jest obiektem naszego zainteresowania w tej chwili. I dalej jest powiedziane tak. Władze teraźniejszego złego wieku, włączając wielkie kolonialne imperia, stopniowo rozpływają się jak wosk.
tym dniu obecności Jehowy, przejawiającej się w powtórnym przyjściu Jezusa, w pierwszej części Jego 1000 lat trwającego panowania. I rzeczywiście następny tekst, zaraz następujący po czwartym wierszu 97 psalmu, a więc mówię o wierszu 5, mówi nam tak. Góry topnieją jak wosk przed obliczem Pana, przed obliczem władcy wszystkiej ziemi. No i drodzy, w takim razie, zachęceni tymi komentarzami, zechcemy się tym niektórym błyskawicom przyjrzeć. Jakie to błyskawice powodują, że ziemia patrzy i drży? A jesteśmy pomni tego komentarza, który przed chwilą odczytaliśmy, że są to różnego rodzaju prawdy. Prawdy nie tylko religijne, bo dzisiaj świat jeszcze nie ma otwartych uszu na tak głęboko na prawdy religijne. Jesteśmy wdzięczni Panu, że my je znamy, że my w świetle tych prawd rozpatrujemy to wszystko, co świat dzisiaj ogląda i właśnie w związku z tym, że oni tych praw nie znają, że zapoznając się z tymi prawdami świeckimi, politycznymi, naukowymi, ekonomicznymi przede wszystkim dzisiaj, oni drżą. My spoglądamy na te wydarzenia, przynajmniej powinniśmy spoglądać na te wydarzenia o wiele spokojniej i z o wiele większą ufnością. On zawsze wie, co robi. A więc będziemy chcieli pokazać, jakimi prawdami jest dzisiaj świat rozświetlany. I tak jak czytaliśmy, że te błyskawice pokazują ten świat w coraz większym zamęcie, w coraz większym nieporządku i w coraz krytyczniejszej sytuacji. I jak gdyby, nawiązując do tego tekstu, który przed chwilą czytaliśmy, 97 psalm i 5, gdzie jest powiedziane, że góry topnieją jak wosk, a wiadomo, jeżeli ten wosk topnieje, to jest go coraz mniej, on się rozpływa. I taka pierwsza prawda, która została ukazana w pewnym artykule, nomen omen, jest zatytułowana coraz mniej Ameryki. No, to była potężna góra. Wydawało się, że to jest imperium, które jeszcze przez długie, długie lata, może niektórzy się spodziewali i wieki, będzie dyktować warunki całemu światu. Okazuje się, że dzisiaj ta sytuacja tak nie wygląda. Żona zmieniła się. I będę cytował to, co w tym artykule zatytułowanym Coraz mniej Ameryki jest moim zdaniem ciekawego do zauważenia. Cytuję. O tym, że gospodarka amerykańska jest w kiepskiej kondycji, wiadomo od paru lat. Wydarzenia ostatnich czasów dostarczyły natomiast nowych dowodów, że system bankowy USA, krwiobieg gospodarki, znalazł się w tarapatach bez precedensu od czasu wielkiego kryzysu lat 30. ubiegłego wieku. Bankructwa renomowanych banków inwestycyjnych ilustrują zarówno skalę problemu, jak i potrzebę interwencji państwa tam, gdzie konsekwencji upadku niepodobna nawet przewidzieć. Ameryka znalazła się na niebezpiecznym zakręcie. Od tego, jak z niego wyjdzie, zależy bardzo wiele, nie tylko dla Ameryki. W 2001 roku, gdy Chiny przyjęto do Światowej Organizacji Handlu, powędrowała tam nie tylko produkcja tekstyliów, odzieży i mebli. Łódź też to odczuwa, szczególnie pod względem tekstyliów.
ale odra miarek i części samochodowych, programów komputerowych i aparatury lotniczej. W handlu sprzętem informatycznym i telekomunikacyjnym Ameryka sprzedaje dziś do Chin za niespełna 3 miliardy dolarów. A kupuje z Chin za ponad 78 miliardów. To nie Chiny dokonały rewolucyjnego skoku technologicznego. To towary wytwarzane są w Chinach przez firmy amerykańskie. Korporacja, przenosząc się za granicę, zyskuje. Inaczej wygląda rachunek dla miasta, gminy i stanu, które tracą miejsca pracy. Spadają wpływy podatkowe, zarówno płacone przez pracowników, jak i przez firmę. Rosną zaś koszty czysto finansowe, płacone ze stanowych budżetów zasiłki dla bezrobotnych, ale i inne, które trudniej mierzyć. Gdy rząd jednocześnie tnie podatki i prowadzi kosztowną wojnę, nie trudno o deficyt w budżecie. Ameryka pożycza każdego dnia od reszty świata, no to zgadnie, każdego dnia 2 miliardy dolarów. W czasie jednego pokolenia z największego wierzyciela przekształciła się w największego na świecie dłużnika. Zrozumienie powagi obecnej sytuacji utrudniają Amerykanom raczej bariery natury emocjonalnej niż intelektualnej. Wiara, że Ameryka zawsze zdoła adaptować się do nowych warunków. Wszak nie pierwszy raz zbierają się nad nią czarne chmury. I zawsze dotychczas radziła sobie z wyzwaniem. Tyle, że natura obecnego wyzwania jest fundamentalnie odmienna od poprzednich. Pamiętamy, drodzy, w zeszłym roku cały świat wstrzymał oddech. Czekano, czy Ameryka ogłosi bankructwo, czy nie. W głowie by się to naszym rodzicom nie mieściło, że ten kraj może kiedykolwiek zestawić ze sobą dwa słowa: Ameryka i bankructwo. A jednak o włos udało się oddalić tę sytuację, bo to nie jest do końca rozwiązana sytuacja. Groźba bankructwa ciągle wisi nad głową Ameryki. To pierwsza błyskawica, która powoduje, że Ziemia patrzy i drży. Druga. Grecja to dopiero początek. Taki wielki tytuł kolejnego artykułu. Cytuję niektóre myśli tam zawarte. Kryzys z 2008 roku to dopiero początek. Zapożyczanie się państw zachodnich, by ratować swoje banki lub próbować w ten sposób rozruszać gospodarki, doprowadziło do gigantycznego zadłużenia. Na dodatek ciąży nad światem zachodnim kryzys demograficzny. To widać również wśród nas, że starszych osób coraz więcej, a tych, którzy chcą na nich pracować, jest coraz mniej. Bądź powiedzą, my nie mamy pracy. Nie, jest dużo pracy. Tylko przy tej pracy trzeba trochę więcej potu przelać, a czasami i krwi. A dzisiaj ludzie nie lubią w ten sposób zarabiać pieniędzy. Dzisiaj, i to nie jest jakiś zarzut w stosunku do młodych, bynajmniej, dzisiaj człowiek stał się po prostu bardziej wygodny. Dzisiaj człowiek patrzy, jak zrobić coś, co można zrobić, nie ocierając potu z czoła. A nie zawsze tak się da. Ale wróćmy do tego, co chcemy tutaj przedstawić jako kolejną błyskawicę. To jest stan porównywalny tylko do ciężkich wojen, uważa profesor Lewiński. Z
kolei zdaniem francuskiego ekonomisty Jacques'a Attaliego bankructwo może niedługo zajrzeć w oczy nie tylko takim krajom jak Grecja, Węgry czy Urugwaj, ale także światowym gigantom, Stanom Zjednoczonym, Francji, teraz mamy Holanda, on nas wyprowadzi z tego, czy Wielkiej Brytanii. Pytanie, co się wtedy stanie? Ekonomiści dzisiejsi, współcześni mówią, że owocem kryzysu lat 30. ubiegłego stulecia była wojna światowa. Ale mówią, że dzisiejszym owocem już tylko może być rewolucja. Skąd oni to wiedzą? Czyżby czytali prawdy parozyjne i epifaniczne? Ale tego się świat spodziewa. Że efektem tej pogarszającej się systematycznie sytuacji może być już tylko rewolucja. Kolejna błyskawica. Zachodowi grozi długa stagnacja gospodarcza. Kolejny tytuł. Światu zachodniemu grozi całkowite zahamowanie wzrostu gospodarczego z powodu kryzysu zadłużeniowego i bankowego w Europie. Wszystkie oznaki wskazują na poważne problemy z europejskim systemem bankowym. Jest to wynik strat banków związanych z obciążeniem długami państw, strat, które nie zostały wykryte w rezultacie dwóch tak zwanych stres testów. Drodzy, najwięcej do powiedzenia w sprawie Grecji, bo to jest na razie najbardziej słynny temat, ma Francja i Niemcy. Dlaczego? Bo oni najwięcej pożyczyli Grecji. Oni bardzo dużo pieniędzy wpompowali w tamto państwo i teraz okazało się, żeby nie doprowadzić do całkowitego upadku, banki musiały zredukować swoje oczekiwania, czyli chęć odzyskania tych pieniędzy o ponad 60%. No to weźmy sobie pod uwagę, gdyby komuś 100 zł pożyczyli i w końcu powiedzieli, wiesz co, oddaj mi 40, to będzie załatwiona sprawa, chociaż coś odzyskał, 60. Stało się nie naszymi pieniędzmi. A przecież spodziewali się, że odbiorą je z zyskiem. Kolejna błyskawica. Świat zmierza ku fiskalnej katastrofie. Ze względu na starzenie się społeczeństw, dług publiczny najważniejszych gospodarek znalazł się na drodze do eksplozji. Ostrzega agencja ratingowa Standard & Poor's w raporcie Starzenie się świata – nieodwracalna prawda. Przy założeniu, że rządy pozostaną przy obecnej polityce fiskalnej, dług publiczny netto w 49 krajach odpowiadających łącznie za 2/3 światowej populacji podskoczy w ciągu 40 lat średnio do 245% produktu krajowego brutto z 36,1% w tym roku. A i dlatego tyle zamieszania w naszym kraju. Do 67 lat każe nam pracować. Bo inaczej nie będzie pieniędzy na wypłatę emerytur. Ich i tak nie będzie. No ale coś próbują zrobić. Szczególnie gwałtownie pogorszy się kondycja fiskalna gospodarek dojrzałych. W tej grupie dług publiczny w perspektywie 40 lat sięgnie 329% PKB. Przypominam, że w tym roku jest to 36,1%. W wielu przypadkach, na przykład w Holandii, Hiszpanii, Japonii, wskaźnik ten przekroczy 500%. Inna błyskawica. Szef Międzynarodowego Funduszu Walutowego o groźbie wojny walutowej. Szef Międzynarodowego Funduszu Walutowego przestrzegał ministrów finansów przed wykorzystywaniem kursów walut ich krajów jako broni ekonomicznej. Kiedy zaczęła się recesja w skali światowej, utracono ponad 30 milionów miejsc pracy.
Jeżeli miejsc pracy nie będzie przybywać, w szybszym tempie pojawi się groźba straconego pokolenia młodych ludzi, pozbawionych możliwości wejścia na rynki pracy. No ale się okazuje, że przestrzeganie świata przed wojną walutową ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego jest nieskuteczne, bo to kolejna błyskawica, która mówi, jest zatytułowana Wojna Światów. W wojnie walutowej Chiny faulują. Amerykanie drukują puste dolary, a świat wstrzymuje oddech. Czasy, gdy mówiło się, kiedy Ameryka kichnie, to cały świat ma katar, przechodzą do historii. Teraz cały świat, a przede wszystkim Ameryka, uważnie przygląda się organowi powolnienia Chin. Przypadkiem Chiny nie dostaną kataru, bo zaczną kichać. Chińczycy w oparciu o swoje gigantyczne rezerwy walutowe, ponad 2,6 biliona dolarów, kontynuują ofensywę na wszystkich frontach. Trzeba sobie jasno powiedzieć, trwa prawdziwa wojna. Prowadzona nie za pomocą samolotów i czołgów, ale jest równie brutalna i bezwzględna. Drodzy, pamiętamy, kiedy czytając prawdy podane przez słów pańskich, czekaliśmy, że Chińczycy tu przyjdą i nas czapkami przykryją. I tylko zastanawialiśmy się, skąd tyle czapek wezmą. Nie muszą ich mieć. Popatrzmy, dzisiaj podbija się świat i państwa nie bronią fizyczną, bo to wiadomo, to niesie ogromne straty, spustoszenie. Dzisiaj wojna odbywa się na wartości pieniężne. I oto kolejny artykuł, który zauważyłem i z którym chcę tutaj braterstwa zapoznać, jest zatytułowany To nadchodzi Azja. Do 2030 roku Chiny mogą stać się największą gospodarką świata, a Indie i Chiny wraz z Indonezją, Japonią, Koreą Południową, Malezją i Tajlandią będą za 40 lat wytwarzać ponad połowę światowej produkcji. Chiny staną się potęgą ekonomiczną numer jeden, nawet jeśli tempo ich wzrostu spadnie znacząco. No i drodzy, Chiny dzisiaj mówią do Europy, słuchajcie, my spłacimy wasze długi. Nie ma sprawy, mamy. Tylko podstawy ładne, wpuśćcie nas tutaj na ten rynek. My już pękamy w szwach. Mamy tyle towarów naprodukowane, że nie mamy gdzie rozprowadzać. A przecież wiemy, że i tak już prawie wszystko made in China jest napisane. Nawet podobne czupagi zakopane są produkowane w Chinach. A więc widzimy, wojna ekonomiczna wzmaga coraz bardziej kryzys ekonomiczny. Ale czy to dla nas jest dziwne? Nie. Nasz drogi pastor ponad 100 lat temu napisał w drugim tomie paruzyjnym na stronie 139, paragraf drugi, takie słowa. Bałwochwalstwo pieniądza, na punkcie którego oszalał cały świat i który ma zająć tak poczesne miejsce w ucisku, powodując chęć nie tylko do jego gromadzenia, lecz również zachowania, to bałwochwalstwo ma być zupełnie obalone. Myśmy się spodziewali zupełnie innych wydarzeń. Niestety, to, że upadnie system finansowy tego świata, spowoduje wydarzenia, których myśmy sobie nawet nie byli w stanie wyobrazić. Ale to jest dopiero jeden kierunek wydarzeń ekonomicznych. A na tym się sytuacja kryzysowa dzisiejszego świata nie kończy. To byłoby zbyt proste, gdyby tylko w jedną stronę poszły te wydarzenia.
Oto kolejna błyskawica. Świat czeka zagłada. Tajny raport Kremla o odpadach atomowych. Żyjemy na beczce prochu. Blisko 21 tysięcy ton śmieci jądrowych może spowodować eksplozję i skażenie, jakiego dotąd świat nie oglądał. Ujawnili właśnie norwescy uczeni. Udało się im dopaść skrywany przez Kreml raport o czekającej nas hekatombie. Informacje ujawnione przez norwecki ośrodek ekspercki Bellona ostrzega przed niekontrolowaną reakcją łańcuchową, która może skutkować najgorszym z możliwych scenariuszy katastrof obejmujących według ostrożnych szacunków Europę Północną. Drodzy, nawet sobie nie zdajemy sprawy, to tylko wiedzą ci, którzy w tej branży coś wiedzą. Tak wielkie zagrożenie istnieje od tak zwanych śmieci nuklearnych, które są zgromadzone na dnie mórz. Na razie w szczelnych kapsułach, ale przecież środowisko morskie jest bardzo agresywne. I stopniowo te kapsuły się rozszczelniają i świat się boi. Świat drży. Co to będzie? Ale tak bardzo nie muszą drżeć, bo już jest. Popatrzmy, kolejna błyskawica. Skażenie Pacyfiku przekracza wszelkie normy. Jak poinformował koncern TEPCO, skażenie wody morskiej radioaktywnym jodem 131 w pobliżu zakładu Fukushima, mamy ten zakład, Japonia, przekroczyło, no jak myślicie, ile razy dozwolony limit? 7,5 miliona razy. Eksperci twierdzą, że skażenie może się rozszerzyć poza wybrzeże Japonii i może spowodować skażenie organizmów żyjących w oceanie. Niekontrolowany zrzut radioaktywnych substancji do Pacyfiku skłonił ekspertów do podjęcia alarmu, zwłaszcza, że cezy, który ma znacznie dłuższy okres rozpadu niż jod, może koncentrować się w części łańcucha żywieniowego. Przecież jemy rybę, prawda? I nie pytamy, czy one są w Japonii. Skąd przypłyniemy, też się nikt nie pyta, do ryby nie mówią nic. Jest tylko kwestią czasu, że wykrycie poziomu radioaktywności w owocach morza spowoduje, że niebezpieczeństwo narażenia na radiację będzie dotyczyło kolejnych japońskich społeczeństw. No, oczywiście nie przeszkadzało, że jeszcze w zeszłym roku, niedługo po tragedii, jaka dosięgnęła Japonię, znowu ruszyła giełda owoców morza w Tokio. No bo przecież pieniądze są potrzebne na odbudowę kraju. Nikt nie patrzy, czy te ryby świecą, czy nie świecą. Trzeba sprzedawać, trzeba handlować. Interes musi się kręcić. Kolejna branża zagrożenia dla dzisiejszego świata, w którym przyszło nam żyć, świata XXI wieku. Topnienie lodowców. Lodowce w stałych warunkach klimatycznych są w stanie równowagi. Ani znacząco nie rosną, ani nie maleją. Wzrost temperatury powoduje topnienie i cofanie się lodowców. Masa lodowców i bezwładność termiczna są duże. Topnienie lodowców jest więc zjawiskiem powolnym. Trzeba całych dekad, żeby zmiany stały się ewidentne. Tak się zakłada. Okazuje się, że skala zmian już obecnie przy dopiero rozpoczynającym się ociepleniu klimatu jest porażająca. Topnienie lodowców ma też znaczenie, znacznie poważniejsze konsekwencje. Rezultatem ich topnienia może być zepchnięcie na margines przeżycia lub nawet śmierć milionów ludzi. Dlaczego? Ponieważ w lodowcach znajduje się 75% światowych zasobów wody słodkiej
I ponieważ na świecie ponad 2,5 miliarda ludzi czerpie wodę właśnie w oparciu o rzeki wypływające z lodowców, ich stopnienie będzie oznaczać katastrofalne zachwianie dostępności wody. Ja się o tym dowiaduję. I co? Nie za wiele może zrobić oprócz tego, że duszy. Kiedy słodka woda spłynie do mórz, jej pozyskiwanie z warunków morskich będzie o wiele droższe. Co to oznacza? Że one już się zaczynają. Zaczną się wojny o wodę. Świadczy tego uwaga, że woda stanie się deficytowym towarem. Inny temat. Zmiany klimatu w XX wieku. Globalny wzrost temperatur powoduje topnienie lodowców, to zaś przyczynia się do podnoszenia się poziomu wody w morzach i oceanach. No to mówiliśmy, ta woda spływała do mórz. Tam była w stanie stałym w górach jako lodowce, a teraz to wszystko spłynęło do mórz, a właśnie spływa ciągle jeszcze i poziom morza się systematycznie podnosi. A co to oznacza? W XX wieku globalnie przeciętny poziom morza podniósł się 10 do 20 cm. To powiem, co to jest. No, w zasadzie wydawało się, że nic. Przy brzegu jeszcze można chodzić, nie zrobiło się zbyt głęboko. Co powoduje utratę znacznych połaci lądu w niektórych częściach świata. Przykładem może być Samoa Zachodnie, gdzie przez ostatnich 90 lat ocean zagarniał średnio 46 cm lądu rocznie. Co roku pół metra ubywa ziemi. Z opisywanymi powyżej przejawami zmian klimatycznych łączą się ekstremalne zjawiska pogodowe. Za sprawą globalnego ocieplenia zwiększa się na przykład częstotliwość i intensywność susz występujących w niektórych rejonach Afryki i Azji. Z kolei podniesienie się po roku 1960 temperatury powierzchni oceanów w tropikach o 1,5 stopnia Celsjusza odpowiada za dramatyczny wzrost ilości najgwałtowniejszych huraganów. Nie wiem, czy przypominacie sobie, kiedy Louis był u nas ostatnio, mówił, że w jego kraju w tym roku już przeszło 150 huraganów i tornad. To wcześniej oczywiście się zdarzało, ale nie z taką częstotliwością. Jakim egzotycznym dla nas terminem było tornado bądź huragan. Dzisiaj też, może jeszcze na razie w nielicznej formie oglądamy je w naszym kraju i na naszym kontynencie. To będzie się nasilało. Kolejna myśl, a to ostatnia. Już przestanę rozmęczyć kochani tymi błyskawicami, ale jednak chcę, żebyście spojrzeli, jakie błyskawice rozświecają świat i czemu się wiatrzy. Katastrofalne susze zagrażają Amazonii. Niezmierzona głębia zieleni, zasób tlenu dla świata, totalna wilgotność, tak mi się wydawało. Taką Amazonię pamiętamy. Tak czytaliśmy w książkach przygodowych w naszych młodych latach, że tam tak jest. Nigdy tam nie byłem. A bardzo chciałem, czytając te książki, bo takie mi się to pięknie wydawało. Ale co się okazuje? W ciągu ostatnich 5 lat Amazonia doświadczyła 2 susz stulecia. Ta z 2010 roku była nawet gorsza od suszy z roku 2005. Zdaniem brazylijsko-brytyjskiego zespołu naukowców, jeżeli tego typu zjawiska będą się powtarzały, Amazonia utraci zdolność do wchłaniania dwutlenku węgla. A wiemy, że między innymi na tym polega dobroczynna działalność zieleni, że ona pochłania dwutlenek węgla, a wydziela tlen, który z kolei jest nam potrzebny. Wystąpienie 2 tak poważnych zjawisk w tak krótkim czasie to coś niezwykłego. Niestety. Jest to zgodne z modelami klimatycznymi, które kreślą czarny scenariusz.
scenariusz dla Amazonii. W normalnych warunkach lasy Amazonii pochłaniają rocznie około 1,5 miliarda ton dwutlenku węgla. Gdy w 2005 roku doszło do katastrofalnej suszy, wiele drzew uschło i zamiast wchłaniać, zaczęły one wydzielać CO2. Specjaliści szacują, że do atmosfery przedostanie się około 5 miliardów ton dwutlenku węgla. To mniej więcej tyle, ile wynosi roczna emisja Stanów Zjednoczonych. A susza z 2010 roku mogła być jeszcze poważniejsza. To oznacza, że w najbliższych latach zdolność oczyszczania atmosfery przez lasy Amazonii się zmniejszy, a w powietrze trafi więcej CO2 z usychających drzew. Obiecałem, że już ostatnia błyskawica, ostatni raz zabrzmiała. Drodzy, ziemia drży. Takich wiadomości coraz więcej dociera do ludzi. Ludzie się boją. Co będzie dalej? Jak żyć? Ktoś zapytał naszego premiera. Jak żyć, panie premierze? No, się da, to trzeba żyć. Drodzy, chciałbym w tej chwili przytoczyć to, co zostało zapisane, bo powiecie, że przyjechał i zapomniał o Biblii. Nie, on wie, spokojnie. I ciągle w tym kontekście odmawiamy te wszystkie wydarzenia. Chciałbym przypomnieć to, co zostało zapisane w drugiej Księdze Mojżeszowej, 19 rozdział, poczynając od 16 wiersza. Druga Mojżeszowa, 19 rozdział, od 16 wiersza. Będę czytał w brzmieniu Biblii Warszawskiej. Trzeciego dnia z nastaniem poranku pojawiły się grzmoty i błyskawice. I gęsty obłok nad górą i doniosły głos trąby, także zadrżał cały lud, który był w obozie. Mojżesz wyprowadził z obozu lud naprzeciw Boga, a oni ustawili się u stóp góry, a góra Synaj cała dymiła, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu. Jej dym unosił się jak dym z pieca, a cała góra trzęsła się bardzo. Znamy sobie te wydarzenia, prawda? One towarzyszyły nadaniu narodowi izraelskiemu nowego prawa. Prawa zakonu, poprzedzały je. I wtedy odpowiednio przygotowane serca i umysły Izraelitów spowodowały, że jednym chórem powiedzieli: tak, Boże, przyjmujemy to prawo i będziemy je wykonywać. Przyjęli, ale nie wykładali. Nie byli w stanie. Ale dlaczego o tym mówimy? Bo to jest pokazanie tych właśnie wielkich błyskawic, tego wielkiego trzęsienia ziemi, jakie poprzedza i będzie jeszcze poprzedzało w nasilającym się tempie danie nowego prawa dla ludzkości. Prawa nowego przymierza. To jest przygotowanie tych serc i umysłów po to, żeby upadli przed Bogiem, powiedzieli: Boże, pomóż, bo my już nie jesteśmy w stanie poradzić temu wszystkiemu, co nas tak bardzo, bardzo przytłacza, co staje się dla nas ciężarem niemożliwym do uniesienia. Drodzy, no akurat jesteśmy w czasie wiosennym, gdzie najczęściej pojawiają się burze, gdzie najczęściej pojawiają się błyskawice. Już pojawiły się pierwsze informacje o wielkich zniszczeniach, które te burze spowodowały. Zeszły rok był również, z tego co sobie przypominam, bardzo niekorzystny tutaj dla terenu, w którym żyjecie, pod względem intensywności burz i różnych zjawisk atmosferycznych. Każdy z nas pewnie przeżył już taką burzę, której wspomnienie powoduje u niego dreszcze. Ja sam pamiętam burzę z dzieciństwa, którą przeżyłem, której już więcej bym nie chciał przeżyć. Byliśmy wtedy pod Krakowem u pewnego braterstwa i no, ja nie powiem, że ja, ale wtedy raczej przeszkadzałem, już pomagałem, ale poszliśmy z nimi w pole, to było na wsi,
poszliśmy w pole z Gravitshama. W pewnym momencie zrobiło się tak bardzo ciemno, że jak na moją dziecięcą pamięć, to można porównać z ciemnościami egipskimi. Zaczęły tak potężne pioruny walić, tak potężne błyskawice, które z nieba sięgały aż do ziemi, a my bardzo szybko uciekaliśmy do domu. I kiedy ostatnia stopa skryła się pod dachem, i to uważam za pańską opatrzność, zaczęła się tak potworna burza, która zakończyła się tak potwornym gradobiciem, że kiedy wyszliśmy z domu po tej burzy, to około pół metra gradu było na ziemi, a wszystko, co było na drzewach, było pod drzewami już w formie przecieru. Właśnie burze niosą ze sobą grozę. Burze przede wszystkim pojawiają się właśnie w ciemnościach. W zgromadzonych, ciężkich, ciemnych chmurach, chociaż wypadki bywają, że piorun potrafił uderzyć w jasny dzień. Też już są znane takie przypadki, ale generalnie takie burze pojawiają się wśród ogromnych ciemności, często wśród szalejącego huraganu, potężnego wiatru. No i wtedy, kiedy te błyskawice na chwilę rozświetlają ten świat, to dopiero widać, jakie potworne zniszczenie taka burza potrafi spowodować dookoła. A tym bardziej, że to nie kończy się na grzmotach, nie kończy się tylko na samych błyskawicach, ale te błyskawice niosą ze sobą ogromne zniszczenie. Często trafiony taką błyskawicą obiekt potrafi być totalnie zniszczony. A przecież dawniej, kiedy budownictwo było, jakie było, takie właśnie błyskawice potrafiły spowodować, że zostały spalone i zniszczone całe miejscowości. Tak jak w czasie literalnej burzy, wichury towarzyszącej bardzo często, przerażającej w ciemności, to wszystko powoduje ogromne przerażenie. I jest wiele osób, które się boi burz, które się boi błyskawic, które się boi piorunów. No, tam jest zawarta nieobliczalna, potężna energia. Tak samo te prawdy polityczne, prawdy ekonomiczne, prawdy naukowe powodują, że świat, który czasami żyje w trochę takiej nieświadomości, ale dzisiejsze czasy już temu nie sprzyjają, żeby utrzymywać ludzi w nieświadomości. Świat dopiero zaczyna widzieć, że jak potężnego zniszczenia, jak potężnej degradacji rządzący tym światem doprowadzili tą, wydawałoby się, jeszcze mogącą tak wiele znieść ziemię. A więc widzimy, Pan na ten temat mówi w proroctwie Sofoniasza. Sofoniasz, 3:8-8. Mówi tak. Przeto oczekujcie na mnie. Cytuję to w brzmieniu Biblii Tysiąclecia. W dniu, gdy powstanę jako oskarżyciel, bo postanowiłem zgromadzić narody, zebrać królestwa, aby wylać na nie moje oburzenie, cały mój zapalczywy gniew, bo ogień mej żarliwości pochłonie całą ziemię. No, ludzie, kiedy to czytają, no tak, idzie taki moment, że taka błyskawica się pojawi i taki piorun uderzy, że to się wszystko rozleci. Nie, nie o to chodzi. Pan właśnie przez tę nasilającą się świadomość ludzkości, przez te prawdy, które oni się dowiadują, a kiedy jeszcze dowiedzą, do tego dołączą odpowiednie prawdy religijne, to dla tych systemów, które człowiek z takim mozołem, przelewając pot i krew dla szatana, bo on przecież inspirował ich w tych działaniach, kiedy to wszystko zostanie zniszczone, kiedy to wszystko zostanie rozłożone na czynniki pierwsze i tak jak w przypadku uderzenia w pioruna, kiedy pojawia się ogień, po ogniu nie dostaje nic. No, popiół. Kiedy to przeschnie, wiatr rozwieje i pozostaje tylko złe wspomnienie. Tak samo i w tym przypadku, po tych systemach tworzonych przez tyle tysięcy lat, nie dostaną ani śladu. Pozostaną tylko złe wspomnienia. Tak jak mamy ten obraz tej Jezabeli, którą psy zjadły, prawda? To została tylko głowa, ręce i nogi. To
uczynki, wspomnienie uczynków, postępowania i nauk, myśli, które były propagowane w tamtym czasie. No ale oczywiście na dzień dzisiejszy wielcy tego świata obiecują, nie bójcie się, my to mamy wszystko opanowane. Zgromadzają się, zjeżdżają w jednym miejscu, w drugim konferencja, tam narada, tutaj spotkanie i wracają, mówią, przedyskutowaliśmy to. Zabezpieczyliśmy odpowiednie programy naprawcze. Nie obawiajcie się. Wszystko będzie dobrze. No, drodzy, Biblia i na ten moment zwróciła uwagę. Popatrzmy, co prorok Jeremiasz napisał. Zauważmy to, co znajdziemy w proroctwie Jeremiasza, drodzy, w 23 rozdziale, wiersz 16 i 17. 23 rozdział proroka Jeremiasza, 16 i 17 wiersz. Tak mówi Pan zastępów. Nie słuchajcie słów tych proroków, którzy wam prorokują i zwodzą was. Widzenie serca swego opowiadają, a nie z ust pańskich. Ustawicznie mówią tym, którzy mną gardzą. Pan mówił, pokój mieć będziecie. I każdemu chodzącemu według uporu swego serca mówią, nie przyjdzie na was nic złego. No, tak dzisiaj mówią. Tak nas zapewniają. Z jednej strony coraz większa propagacja bezbożności, coraz dalej świat się odsuwa od Boga, no i coraz więcej mamy do powiedzenia, my to zrobimy. My tego dokonamy. Nie, że Bóg nam pomoże w tym, ale my. My to potrafimy zrobić. My, ludzie XXI wieku. Ale drodzy, popatrzcie, co prorok Jeremiasz ten sam, w tym samym rozdziale napisał w wierszu 12. Bardzo specyficzny tekst. Przetoż im będzie droga ich jako ślizgawica w ciemności, na którą wepchnieni będą i upadną, gdy przywiodę na nich biedę czasu nawiedzenia ich, mówi Pan. A prorok Izajasz, drodzy, też bardzo ciekawie tę sytuację opisuje dzisiejszego świata w 59 rozdziale. Zwróćmy wspólnie uwagę na te bardzo ciekawe myśli. 59 rozdział i drodzy wiersz 10. Prorok Izajasz. Macamy ściany jako ślepi. A macamy, jakobyśmy oczu nie mieli. Potykamy się w południe jako w zmierzchu. W wielkich dostatkach podobnieśmy umarłym. To co tak mi się wydawało. Dzisiejszy świat, taki dostatni świat. Jeszcze nigdy tak nie było. Jeszcze nigdy świat, wydawałoby się, nie doznawał tak wielkiego dostatku. Z tego. Kiedy to wszystko jest marnotrawione i roztrwalane. Kiedy ten dostatek jest w rękach tych, którzy chcą nim zawiadywać bez Boga. Którzy chcą ten świat urządzać bez Boga. O, mają swojego Boga. Ale jemu nie zależy na tym, aby ta sytuacja była pomyślna dla ludzkości. No właśnie, drodzy, i teraz my również się temu wszystkiemu przyglądamy. My również to wszystko dostrzegamy. Czy powinniśmy też drżeć razem z całym światem? Czy powinniśmy ci, których ten problem dotyczy, również dołączyć do protestu? My nie chcemy pracować do 67 roku życia. No i co z tego? Jest jeszcze jedno pytanie. Czy dożyjemy do tego 67 roku życia? Kondycja fizyczna i zdrowotna dzisiejszego świata jest coraz gorsza.
pieniędzy na leczenie też nie ma. Więc jak gdyby zmartwienie staje się niewielkie. Ktoś już powiedział, że rząd postanowił tych, którzy zaraz następnego dnia po przejściu na emeryturę umrą, pochować na własny koszt. Bo to im się opłaca. I medal jeszcze dać za zasługi dla ubezpieczeń społecznych. No i cóż, ten biedny świat się martwi aż tak daleką perspektywą, kiedy inne wydarzenia tak szybko postępują w drodze. Wobec tego nam pozostaje przyglądać się temu wszystkiemu. Tak jak w tym obrazie stojących nad morzem szklanym. I mający możliwość widzieć tą sytuację w kontekście tego, co wiedzą, drodzy. Ile lat tu spędziliśmy razem tutaj, spędziliśmy nie ja z wami tutaj, ale wierzę, że wy spędziliście razem już wiele wspaniałych wieczorów na studiowaniu Słowa Bożego. Na studiowaniu proroctw. Na dociekaniu tego, co Pan ma dla tego świata. Jaki kielich doświadczeń, ale też jaki kielich następnie obfitujących błogosławieństw. I to spowodowało, że oczekujemy Królestwa. I często powtarzamy, że ono już przyszło jak najszybciej. Ono przyjdzie w tym czasie, kiedy Pan je zaplanował. Naszym zadaniem jest czynnie oczekiwać na to Królestwo. Apostoł Piotr zadaje pytanie, jakimiż mamy być, oczekując na to Królestwo? No, takimi, którzy by się potem do tego Królestwa nadawali oczywiście. Czyli czynne oczekiwanie. Nie przespane, tak niektórzy mówią, a tak się położyć, rano wstać i już Królestwo. No tak, tylko czy przez ten czas, kiedy będziemy spać, to coś się zmienimy? No pewnie to postarzejemy to jedną noc. Ale to jeszcze nie powoduje, że będziemy się bardziej do Królestwa nadawać. Pan chce, żebyśmy żyjąc czynnie na to Królestwo czekali. Czyli gdybyśmy dzisiaj poddali się temu duchowi paniki, temu duchowi niezadowolenia, bo on jest głównie oznaką dzisiejszych czasów, duch niezadowolenia. Gdybyśmy się jemu poddali, gdybyśmy się poddali narzekaniu, a już nie mówiąc o tym, że chcielibyśmy się czynnie zaangażować w naprawę tego świata, bo i w pewnym momencie takie działania również się niektórym przydarzyły, no to co z tego? Co byśmy przez to pokazali, że dobrymi uczniami nie jesteśmy. Że to, czego tu tak pilnie przez tyle lat byśmy się uczyli, a co dzisiaj możemy obserwować, chociażby to, co się tutaj chwilę temu zauważyli. Prawda podana nam przez sług mówiła, że musimy oczekiwać pewnych znamiennych wydarzeń związanych z narodami azjatyckimi. To żeśmy już wcześniej mówili. Chiny, Indie. No i mieliśmy tam jakieś swoje niedojrzałe wyobrażenia na ten temat. Dzisiaj widzimy, że to się spełnia na naszych oczach. Że te narody dyktują się warunki świata. W taki sposób, jaki chcą. I w taki sposób, jaki nakazuje im nieznajomość Boga i Jego planu. To są narody pogańskie. No i dzisiaj ponosząc tego skutki, a może one będą jeszcze bardziej znamienne, gdy te siły finansowe wejdą na nasze rynki, bo raczej jest to nieuniknione. Największy światowy bank to jest bank chiński. Oni wchodzą na nasz rynek. Także być może, że nasze pieniądze będziemy przechowywać w banku chińskim. No i musimy się poddać tym warunkom, jakie zostały postawione dla tych pieniędzy, bo jeszcze możemy
też je w skarpecie trzymać, ale z tego co powiedzieliśmy, to chyba większość skarpet też w Chinach jest produkowana. Czyli drodzy, musimy się godzić z tym, co ta sytuacja dzisiejsza świata pokazuje. I przede wszystkim musimy ufać, że Pan to wszystko ma pod kontrolą. Że Pan systematycznie, konsekwentnie, dojrzale, jak przystało na najpotężniejszą istotę wszechświata, realizuje swój plan. Plan, który ma ostatecznie doprowadzić do wielkich błogosławieństw. Apostoł Paweł w liście do Żydów, 12 rozdział, od 25 wiersza napisał tak, cytuję to w brzmieniu Biblii Warszawskiej. Patrzcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi, jeśli bowiem tamci odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeśli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią. To co obserwowaliśmy, czytając teksty mówiące o poprzedzeniu dania prawa zakonu. Powiedział teraz, mówiąc, jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemię, ale i niebem. No więc nie możemy tych faktów lekceważyć, drodzy. My wiemy, że to ma nastąpić więcej, że to się realizuje. Czyli, drodzy, nie możemy poddawać się duchowi paniki, duchowi strachu, duchowi niezadowolenia, bo ta sytuacja, musimy wiedzieć, ciągle systematycznie rozwija się w kierunku potęgującego się kryzysu, no i z tym związanych trudności, które nas nie ominą. Dotyczy Izrael, przemieszkując ziemi Goszen, część ziemi egipskiej. Kiedy Pan sprowadził doświadczenia na ziemię egipską. Czy oni byli całkowicie uchronieni od tych doświadczeń? W części nich brali udział. A po co to było dane? Po to, żeby ich ostatecznie wyzwolić i wyprowadzić do ziemi obiecanej. Pan nie dał im tego najgorszego, oczywiście warunkując spełnieniem pewnych rzeczy, doświadczenia w postaci zniszczenia, śmierci. Jeżeli je spełnili, no to z błogosławieństwem Bożym wyszli z tej ziemi ubogaceni, jak wiemy, w Piśmie Świętym mówiono, oni złupili Egipt. Te rzeczy, które były dla Egiptu cenne, wynieśli stamtąd. Tak samo my, drodzy, nie możemy się spodziewać, że jeżeli dzisiaj Pan daje doświadczenia w celu obalenia tych systemów, że nas jakoś cudownie od tego wszystkiego odłączy i nie będziemy tego doświadczać. Musimy też również w pewnej części ponieść skutki tych czasów, błogosławionych czasów, w których przyszło nam żyć. No i w cierpliwości, w duchu pokory, w duchu zaufania przede wszystkim, że Bóg wie, co robi. Musimy to wszystko znosić. Tak jak dzisiejszy tekst mówi, ofiarować z posłuszeństwem. No i drodzy, chcę jeszcze raz wrócić do tego, co już zasygnalizowałem, a co zapisał Piotr w swoim drugim liście. Tam, drodzy, czytamy myśli, które są bardzo cenne dla nas, bo pomagają nam w tych ciężkich czasach. Drugi list Piotra. Trzeci rozdział, począwszy od 11 wiersza, czytamy tak. Oczywiście otwarę pierwszy list Piotra, chodzi o drugi. Drugi list Piotra, trzeci rozdział od 11 wiersza. Ponieważ się wtedy to wszystko ma rozpływać. Taki jest cel. Góry rozpływają się przed obliczem Pańskim jako włosk. Czytaliśmy w 97 psalmie i w 5 wierszu. Czyli to wszystko ma się rozpłynąć. Jakimiż wy macie być
świętych obcowaniach i pobożnościach, którzy oczekujecie i spieszycie się na przyjście Dnia Bożego, w którym niebiosa gorące rozpuszczą się i żywioły płonące stopnieją. Lecz nowych niebios i nowej ziemi według obietnicy Jego oczekujemy, w których sprawiedliwość mieszka, czy też najmilsi. Tego oczekując, starajcie się, abyście bez zmazy i bez nagany od Niego znalezieni byli w pokoju, nie w przerażeniu, nie w niepewności, nie w narzekaniu, nie w strachu, nie w drżeniu. Ale dzielnie znieśmy to, co Pan jeszcze dla nas wszystkich przewidział. I chcę zacytować jeszcze pewną myśl pochodzącą z literatury prawdy. Jest to Tereńsza prawda numer 178. Na stronie 67 znajdziemy taką myśl. Widzimy, że warunki obecne są daleko od tego, aby były pożądane przez narody w obecnym złym świecie. Że wielki światowy kryzys, który jest nie do opanowania w sprawach ludzkich, tak jakiego świat nigdy przedtem nie widział, staje się coraz więcej ostrzejszy i że Bóg dalej kontynuuje, aby dokończył sprawy swojej niezwyczajnej, to jest zepsowania wszystkiej ziemi. To cytat Izajasza, 28 rozdział, 21, 22 wiersz. Wśród tych warunków, podczas gdy inni są w wielkim zamieszaniu i strachu, oświecony lud Boży, który widzi i zna ogólne znaczenie tych rzeczy, może wyglądać i podnosić swe głowy do góry z radością, wiedząc, że jego zbawienie się przybliżyło. Jeszcze jedna myśl, pochodząca od naszego drogiego pastora, napisana w artykule Nieco o bojaźni. Watchtower Reprint 47-46 z 1911 roku. Wierni pańscy wiedzą, że Bóg jest u steru, że On wie, jak pokierować sprawami, że ich bezpieczeństwo nie zależy od mocy ludzkiej, ale że o ile oddali swe serce Bogu, mają starać się porywać Jemu we wszystkich ich drogach, pamiętając, że On może sprawić, aby wszystkie rzeczy dopomagały im ku dobremu. Wierni pańscy znają prawdę, która ich uwalnia od niepokojów i stresów. Mają więc stać mocno w prawdzie, pokładając swą nadzieję w Bogu, czyniąc dobrze wszystkim w miarę nadarzających się sposobności. Panie drodzy, tymi myślami kończymy nasze rozważania, z których życzę pańskiego błogosławieństwa i pańskiej łaski. Dziękuję.